nawet nie umie powiedzieć krytyki, bo on mówi krytyki, krytyki, krytyki. Czyli tak po chachłacku, tak po prostacku. Krytyki, krytyki, krytyki. No przepraszam za przeklęcia, jak Małga Kubiak będę przepraszała za przeklęcia. Obrzydliwe to jest, będę sprawdzać teraz w SMS-ie. Teraz mamy fakty takie, jakie mamy i teraz pytanie, co należy z tym zrobić i jak to dalej będzie wyglądać. Czy efektem tej krytyki, bo rzeczywiście ona jest z każdej niemal strony, podobnie jak głosy poparcia dla obecnych działań rządu, dodam, że to jest też obietnica wyborcza, jeśli chodzi o politykę historyczną, czyli elementem i wynikiem tej krytyki nie jest plan w ogóle zmiany i przebudowy tej takiej machiny narracyjnej. Nie mówię tutaj o Mabenie, ale w ogóle o tym, co zamierza zrobić rząd, czyli całkowita jej reformować sposób komunikowania za granicą, a tak żeby wyznaczać wieloresortowo jeden spójny przekaz. W zeszłym tygodniu było o tym dużo mowy ze sprawą artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Te doniesienia zostały zdementowane, ale faktem jest to, że próba takiej przebudowy machiny na bardziej korporacyjną niż państwową przebudować. Nie wiem, no niech rząd według takich tani kredyt. To jest co innego niż łatwy kredyt. Jednak chciałbym powiedzieć, że dla mnie minie się ten zeszyt, Mareczek. No przecież tam są te numery. Ja się denerwuję. Ten dziad miał przyjść 6 godzin temu. No to przecież to jest kupa śmiechu. Potem się jeszcze 10 razy pyta, a gdzie ja jestem, a po co on w ogóle nie był wczoraj, jak się ze mną umówił. Praktycznego znaczenia właściwie nie ma. No po prostu tak dziadzisko przeszkadza, ma pod 50. Mnie to denerwuje, no. Jest to jakiś rodzaj... To każdego by zdenerwowało. ...które charakteryzuje obecną polską klasę polityczną. Z drugiej strony mamy realny, po prostu taki fundamentalny, ekonomiczny, materialno-bytowy problem reprywatyzacji. Po prostu ta niesprawiedliwość głęboka, która się w Polsce dzieje od 30 lat, właśnie z powodu... To jest ten łatwy kredyt, muszę się zalogować. Jeżeli w imię abstrakcyjnych... Łatwy kredyt i zobaczyć te konto, wiesz? Będę jeszcze raz się logowała i jeszcze raz, kurwa, jajko zniosę. Rozwiązania bardzo realnego, po prostu uderzającego w najsłabszych obywateli tego kraju problemu, no to dla mnie to jest oczywiste, że powinniśmy raczej być po stronie takich rozwiązań, które rozwiązują ten jajko zniosę. Ekonomiczny, materialno-bytowy problem, a nie zajmowali się abstrakcyjnymi sprawami, które bardzo często interesują tylko historię. Jeśli chodzi o oficjalne informacje, dorzucę dwa wątki, dwie kwestie. Jeśli chodzi o ustawę reprywatyzacyjną, na razie nie jest wstrzymana, ale trafiła do poprawek. Równie to można interpretować oczywiście. No właśnie, Karol Gat się uśmiecha, słysząc to właśnie, ale z drugiej strony jesteśmy jednak przez część opinii publicznej przedstawiani jako naród, który neguje Holokaust, bo sam jest współsprawcą Holokaustu, czyli zbrodni. Uśmiecham się, bo można rzeczywiście poprawiać coś nieskończoność w zależności od woli politycznej. Ja się zgadzam z rektorem właśnie co do tego, że... Ale jaki dziad, namówię ci. I on nie rozumie, wiesz? On nie rozumie, że jest fatalny po prostu. Wczoraj go nie było. Ja nie mogę odebrać swoich rzeczy. Do pracy muszę jechać jednocześnie. Taki się spieszy i w ogóle, no, coś okropnego. Taki kurwa czubek, on nie ma pojęcia, ile może nasrać po prostu. Nasrać, no. Jeszcze raz. To reperkusje międzynarodowe mogą być takie, że i tak uniemożliwi się ich wprowadzenie, że... No co ja robię? Ja już nie wiem, ja co innego piszę. ...działania Stanów Zjednoczonych, które będą wspierać... A to ważne, bo ja piszę tutaj, wiesz, login. ...w tym, że i tak to w końcu uniemożliwi, bo oczywiście trzecia RP, system trzeciej RP był wylęgarnią wielu patologii, czego prekursorem w ogóle była transformacja, czy pseudotransformacja gospodarcza pod rządami Leszka Balcerowicza i tutaj to było w ogóle praprzyczyna dużej nierównowagi, wielu problemów, wielu losów. Więc ja mam nadzieję, że na ołtarzu tego nie złoży się
tej kwestii reprywatyzacji, ale jeżeli teraz tego się nie zrobi, no to być może to jest jakiś zabieg taktyczny, żeby zmniejszyć napięcie, bo mam nadzieję, że do tego się wróci. Jeżeli nie, no to chcemy unikać jakichś wielkich burz politycznych. Mówił Rokowiec nawet w sieci wicemarszałek Ryszard Terlecki. Chcemy pokazać, że polityka rządu PiS przekłada się na lepsze życie Polaków, że budujemy silną pozycję Polski, wreszcie, że dbamy o tradycje i wartości naszej wspólnoty i że nie będzie już przyzwolenia dla oszustów ani złodziei. Nie będzie. Po co tak oszustów? To w sądzie trzeba mówić, a nie w radiu. I tak gada, hachłaczko, numer dawał do całego źle spisany. A te, te. No cóż mogę powiedzieć, no z tej, ta wypowiedź pokazuje, że właśnie przygotowujemy się i do kampanii wyborczej w tym kierunku, że zaoferuje Polakom jakiś rodzaj takiego bardzo abstrakcyjnego mówienia o dumie, o honorze, no nie wiem, jakie tam jeszcze słowa padały, a te właśnie te podstawowe problemy rozwiązane nie zostaną. No przyznają panowie, że to jest jednak tak, że i 10 sekund do końca. Pretekst został dostarczony, żeby nie wydarzyło się to coś, na co wielu ludzi czekało. No i nie widzę jakby powodu, żeby tego pretekstu bronić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę dnia. Debatowali publicyści Rafał Woś z tygodnika Polityka i Karol Gac z portalu Dorzeczy.pl. Dziękuję bardzo. Piotr Wąż, dziękuję. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Reklama. Nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj mierzy. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej krytowity. Glipowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glipowita rozgrzewa i jak smakuje zdrowit. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Kęcińska, opiekuje się osobami starszymi od 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior. Boż. Także proszę Państwa, radio Kącica, jak kłamią ci katolicy, Boże, i tu odwraca uwagę, my tam mamy swoje awarie. No i dziadzidło nie przyniosło mi. I będzie tych pieniędzy mniej, a jak wiemy, płatnicy netto, czyli kraje, które płacą więcej do unijnej kasy niż z niej otrzymują, nie chcą się zgodzić na to, żeby zwiększyć swoje składki. I te same kraje naciskają na Komisję Europejską, by powiązała unijne fundusze z praworządnością i niezawisłością sądownictwa. Jak tłumaczą, to jest obliczone na odbiór w kraju, w tych państwach. Chodzi o politykę krajową, żeby pokazać obywatelom, że pieniądze, które są wpłacane do unijnego budżetu, no, potem nie są marnowane. Polska sprzeciwia się rzeczywiście powiązaniu funduszy z praworządnością i niezależnością wymiaru sprawiedliwości. Już słyszeliśmy kilku przedstawicieli polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas niedawnej wizyty w Brukseli o tym mówił i dzisiaj minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że takie pomysły mają wątłe podstawy. Oto jego komentarz. To powiązanie jest niesłuszne, dlatego że wiązałoby politykę spójności jako politykę inwestycyjną z pewnym bardzo subiektywnym systemem oceny praworządności, a do oceny na razie nie mamy żadnych wskaźników, ani nie wiadomo, kto by to robił. Są to dwa zupełnie jaki inne dziad? Światy. Jeden przecież tam jest jedzenie, świat polityki inwestycyjnej. Jaki a dziad? Tam pojedzie do domu, przyjdzie o 12 w nocy. Ja będę o pierwszej w nocy może jeść. Być różnie no. interpretowane. W tej chwili to wygląda jako działanie żywne, polityczne, a nie jako działanie komisja weryfikacyjna. No i minister mówił też, że taki system powiązania funduszy z praworządnością, niezawisłością sądownictwa musiałby dotyczyć nie tylko polityki spójności. Rzeczywiście w tej propozycji Komisji Europejskiej mowa jest także o funduszach na przykład rolnych. Jaki wstyd? A zatem jak
Czarowowy. Minister dzisiaj to wpłynęłoby na funkcjonowanie samej Unii Europejskiej, dlatego Polska jest przeciwna wprowadzaniu tego typu powiązań. Zastrzegł jednak, że wszystko zależy od tego, jak to zostanie zaprezentowane przez Komisję Europejską. Polska nie wyklucza poparcia kilku pomysłów. No wszystko zależy od tego, co w tej propozycji się znajdzie, bo na razie trudno jednoznacznie stwierdzić, o co tak naprawdę chodzi Komisji Europejskiej. Można to interpretować jak na przykład zadbanie o jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich. Rysiowi odpisać. Mając na myśli jakieś nieprawidłowości, no, czy jakieś korupcyjne zachowania. Jeżeli by o to chodziło, to my tego typu podejście jak najbardziej popieramy. Budżet europejski powinien być realizowany w zgodzie z zasadami unijnymi. Natomiast wprowadzanie takich bardzo mglistych, niejasnych powiązań z praworządnością uważamy je, że jest absolutnie niewłaściwe. I teraz musimy poczekać do 2 maja. Wtedy Komisja Europejska zaprezentuje swój projekt budżetu. Jeśli zdecyduje się na powiązanie z praworządnością, to też należy pamiętać, że to będzie tylko projekt. A już ostateczny kształt budżetu zależy od wyniku negocjacji między państwami członkowskimi. One będą się toczyć i w tym roku, i prawdopodobnie w przyszłym. Otwarte pozostaje pytanie, czy uda się jednak mimo wszystko wynegocjować do końca tego roku, by zostawić 3 miesiące jeszcze Parlamentowi Europejskiemu na zatwierdzenie tego budżetu i wtedy wszystko by się zakończyło już w kwietniu, bo wtedy jest ostatnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Są takie obawy, że jeżeli te negocjacje będą się przedłużać, zacznie się majstrowanie przy tym budżecie, dopisywanie kolejnych rzeczy i wtedy te negocjacje będą trudne do sfinalizowania, no i też nie wiadomo, jaki będzie skład przyszłego Parlamentu Europejskiego. Też nie bez znaczenia jest to, że polskie regiony się bogacą. Zresztą też o tym dzisiaj mówił minister Kwieciński. To jest też powód, dla którego tych pieniędzy w budżecie może być mniej, jeśli zostaną wyłączone z pomocy, chociażby z polityki spójności, regiony najbogatsze, rozwinięte, bo rzeczywiście Polska od pewnego czasu, te polskie regiony, Polska się bogaci, a tym samym te regiony, i to oznaczałoby, że kilka z nich mogłoby nie dostać finansowania z unijnego budżetu, ale oczywiście mówimy mogłoby, to wszystko zależy przede wszystkim od projektu budżetu, a później od wyniku negocjacji. Wiesz. Mam jeszcze jedno pytanie, Beata, na koniec minister Grzywicki mówił, że ten pomysł podziału pieniędzy w zależności od praworządności nie podoba się dla kilku krajów. Czy są Matka Boska ma doładować, to już wyładował ten cały tablet. Pytałam o to ministra, czy Polska ma sojuszników, jeśli tak, to kogo. Wymienił tutaj Grupę Wyszehradzką całą, która wprawdzie odsyłał do poszczególnych państw członkowskich, ale też mówił, że na tym spotkaniu, na niedawnym spotkaniu właśnie Grupy Wyszehradzkiej, ministrów z Grupy Wyszehradzkiej, to było jasne stanowisko, że nie podoba jak się mi tu takie przywiedzie, powiązanie to będzie 12 w nocy. Powiedział, że w tym spotkaniu także brali udział będę miała jedne i drugie jedzenie i całą noc będę jeść. Co by oznaczało, że te kraje mogłyby trzymać jednolity front i protestować przeciwko powiązaniu funduszy z praworządnością, ale też pamiętajmy, że negocjacje jednak rządzą się swoimi prawami, wszystko zależy od tego. Zazwyczaj są takie na końcu negocjacji, już na tym ostatnim etapie są rozdawane potocznie, tutaj mówi się w Brukseli o tym prezenty, a to jakiś kraj dostaje wsparcie na regiony biedniejsze, a to jakiś kraj dostanie więcej dla rolników. Tak było w ostatnim budżecie, jak pamiętam, na ostatniej prostej. Tu Węgry coś dostały, Polacy tu Czechy coś dostały. Zresztą Czechy od początku były sprzyjały grupie podatników. To ze zdziwieniem obserwowaliśmy, głupoty, to, bo przecież tak Czechy w Grupie Wyszehradzkiej powinny jednak dbać o to, żeby cięć w budżecie wtedy nie było, a mimo wszystko poparły list płatników netto krajów, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują, żeby w tym obecnym budżecie były cięcia, więc to wszystko zależy od tego, jak te negocjacje będą prowadzone, no i czy jakieś kraje dostaną coś, czy to od Komisji Europejskiej może być ostatnia jeszcze propozycja, czy to od państw tych bogatszych, które więcej wpłacają do wspólnego budżetu. No, będziemy obserwować na pewno miesiąc, te kilkanaście miesięcy trudnych negocjacji, no chyba, że coś się stanie, będzie muszę takie przełamanie i będzie jednak zdecydowanie zdecydowane stanowisko liderów unijnych, żeby te negocjacje zakończyć w tym roku jeszcze i żeby to jeszcze ten Parlament Europejski akceptował budżet. To, jak tak słyszę od polityków, chociażby z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, bo po pierwsze nieliczone byłyby bogatsze regiony, po drugie jednak skupiono by się tylko na tych takich kluczowych kwestiach, a nie byłoby różnych pomysłów dopisywania
czy tworzenia przepisów wykonawczych do funduszy, do wypłat funduszy, które by tę wypłatę funduszu utrudniły. A jeśli coś takiego się wydarzy, to Beata Pomecka natychmiast o tym Państwa poinformuje. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Z Brukseli nasza korespondentka, korespondentka Polskiego Radia. To Polskie Radio 24, prawie kwadrans po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Zmieniamy temat i wracamy do kraju, bo za nami pierwszy dzień tzw. wstępów w podradomskim Skaryszewie. To jeden z największych na kontynencie jarmarków końskich. Do tej pory wydarzenie to słynęło raczej złamania praw zwierząt oraz zbywania. Powiedz dziadu, gdzie jest Skaryszewo, bo jest park skaryszewski, a więc ludzie nie wiedzą gdzie. A kojarzą może z tym parkiem skaryszewskim, bo tam jest ta wina koni właśnie. Wstępy to impreza sięgająca swoimi korzeniami jeszcze do XVII wieku. W ostatnich dekadach była miejscem biznesu hodowców, którzy sprzedawali swoje konie nie nadające się już do pracy lub słabsze fizycznie nic, pośrednikom. Już godzina minęła, ja powinna płacić na to konto. Europy nie mogę płacić, rzeźni. Bo na tego rodzaju problemy zwracała uwagę między innymi Fundacja Centaurus. Jej członkowie od wczesnych godzin porannych kontrolowali dziś pojazdy wjeżdżające do Skaryszewa, weryfikowali cel, dokumentację oraz warunki, w jakich zwierzęta miałyby trafić na targowisko. Kontrole odbywały się w towarzystwie policji, straży miejskiej oraz inspekcji transportu no to... drogowego, wymieniał Marek Pietrusiak z Centaurusa. Wiemy już, że no te zmiany są skuteczne. Dzisiaj dokonano kilku prób wjazdu, zakładając, że te zmiany są tylko na papierze. Natomiast po raz pierwszy zobaczyli, że wszelkie służby stoją na straży tego porozumienia i wiele z tych samochodów zostało odprawionych. Fundacji, które wsparły nasze działania pokojowe, jest kilkadziesiąt osób. Są podzielone na jednostki, które jeżdżą w terenie, żeby eliminować ewentualne próby handlowania w polu. Część jest przeznaczona na samo miejsce targowe, a tutaj mamy możliwość stania na trzech punktach docelowych, dojazdowych do targowiska i tu będzie największe nasze skupisko i największe kontrole. Otwierając rano targi, na zmiany zwrócił uwagę burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga. Przypomniał, że w poprzednich latach do handlu zwierzętami dochodziło głównie pod osłoną nocy i nie zawsze na terenie targowiska. Dziś każdy może obserwować konie w przeznaczonym do tego miejscu, podkreślił samorządowiec. Wstępy skaryszewskie są dla nas powodem do dumy i chcemy być z nich dumni. Ale nie może być takiej sytuacji, że na skaryszewskich wstępach w jakikolwiek sposób działałaby się krzywda koniu. I nie możemy zakazać, ale nie zapraszamy tych, którzy przywoziliby konie na ubój. Ale chcemy, żeby wstępy skaryszewskie, które wykorzystujemy jako znak firmowy Skaryszewa, jako taką markę Skaryszewa, naprawdę pozostawały bez zarzutu. Na zmiany pozytywnie patrzy też większość handlowców czy obserwatorów, którzy przybyli w tym roku na wstępy. Mniej koni, o wiele mniej. Moim zdaniem no, to jest raczej bardzo prawidłowo i humanitarnie, bo różnie się obchodzili z tymi koni, prawda? Jest bardzo ładny jarmark i jest porządek. Nie ma kunia na żyć, bo to się kunia nie daje na żyć. To są kunie robocze. Zobacz pan, jaki kuń, takiego kunia by pan chciał na rzeź dać. To jest szkoda. Jak nie będziemy oddawać na rzeź, to będą po krzokach, po lasach wypuszczane. Chłopy nie będą chować, no będą wypuszczać. I to jest zbędne. Jak ktoś nie chce mięsa, jeść, nie gnieje. Proste, nie? Oprócz pokazów koni w Skaryszewie można zaopatrzyć się w ludowe rękodzieło, wiejskie smakołyki, czy posłuchać ludowych piosenek. Impreza potrwa do jutra. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusio. Polskim Radiu 24. A w popołudniu przestroga dla tych, którzy zwolnienie lekarskie wykorzystują niezgodnie z przeznaczeniem. Nawet co 12 Polak może przebywać na fałszywym L4. No tak, tak wynika z danych ZUS-u. Z jakiego powodu pracownicy najczęściej udają chorych? No nie, i co może im za to grozić? Oto nasz reporter Michał Fabrzyk. Każdego roku jest zamknięte wszystko. Może mu chodzi o tą dużą. Ona była już zamknięta. I że oni wynoszą te narzędzia swoje. Potem jeszcze dużo ludzi było na budowie. Wyszli się zamknięta na amen. I wszystkie są dwie zamknięte drewniane, tylko ta tutaj górna. I mamy w ostatnim roku szeregu dokumentowanych przypadków, a to na przykład. No już zaraz zamknę, ale osoba, jeszcze wychodzą. Chcieliśmy zweryfikować, sprawdzić, ogólnie wszyscy wyszli, ale tutaj wiesz, pękarze wychodzą bardzo późno. Stawiając co chwilę zdjęcia, jak się kąpie w morzu. No idę zamknąć, zamknę. To wiesz, a potem wychodzi, zamyka kasę. Ale po co ten Rysio nie dostał pieniędzy i on jest.
Wojtku, ja do niego SMS-y uwierzę, jutro dostaniemy. Pracownicy na zwolnieniach lekarskich często też remontują mieszkanie i pracują w domu. To właśnie, to sprawy urzędowe lub robią zakupy. To wszystko nie powinno mieć miejsca, przypomina ZUS dobra. I kontroluje. Sprawdzamy, jak osoba chora wykorzystuje to zwolnienie lekarskie, czy wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem, czyli jeżeli ma zalecenie leżeć, to czy leży, ale przede wszystkim, czy podczas zwolnienia lekarskiego nie pracuje i nie uczestniczy w zajęciach, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Z drugiej strony sprawdzamy natomiast, czy chory jest rzeczywiście chory. I to jest badanie u lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tą drugą kontrolę może przeprowadzić tylko ZUS. Pierwszą również pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników. Jeśli zwolnienie jest niezasadne, to pracownik musi liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli zwolnienie wykorzystuje się niezgodnie z jego przeznaczeniem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę zasiłku chorobowego. Jeżeli ktoś już pobrał zasiłek chorobowy, ma obowiązek zwrócić ten zasiłek. Kiedy stwierdzimy, że rzeczywiście dochodzi do złamania prawa, oszustwa, próby wyłudzenia świadczeń, wówczas kierujemy także doniesienia do organów ścigania. Jak wynika z danych ZUS, każdego roku w Polsce wystawianych jest około 23 milionów zwolnień lekarskich. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. 20 po 18 trwa popołudnie w Polskim Radio 24, a w nim o sporcie, bo poniedziałek mija pod znakiem sportu. To przypomnimy ze sprawą polskich skoczków narciarskich, którzy zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowym podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. A my teraz sprawdzamy, jak radzą sobie inni sportowcy, a dokładnie mowa o uczestnikach narodowej wyprawy na K2. Wiemy, że polskiej ekipie udało się przekroczyć wysokość 7000 metrów. 10 dni temu himalaiści wycofali się z drogi Basków i przenieśli się na żebro Abruzzów. Zmiana ta była konieczna ze względów bezpieczeństwa, a szczegóły zna Paweł Pawlica. Wysokość 7000 metrów przekroczyli Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy po pokonaniu tzw. czarnej piramidy na wysokości 7200 metrów, czyli mniej więcej w miejscu, gdzie zazwyczaj zakładany jest obóz trzeci, postawili lekki namiot, w którym spędzą noc. W górze działają też inne zespoły. Do bazy wysuniętej, oddalonej od głównej o prawie 2 godziny marszu dotarli dziś Marcin Kaczkan i Dariusz Załuski. Z kolei wysokość obozu drugiego osiągnęli Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk. W zakładaniu kolejnych obozów pomaga słoneczna i bezwietrzna pogoda, mówił w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Wielicki, kierownik ekspedycji. Parzy słońce, ciepło, w górze niewiele wieje, też słonecznie, no takie mi się zdarzają bardzo rzadko, jak dzisiejszy. Dobrą prognozę mamy tylko na jutro, także jutro prawdopodobnie lub pojutrze rano już będą zespoły schodzić, bo potem się zaczyna okres niepogody, kilku dni, według prognoz. Polacy kilka dni temu, po zmianie drogi wspinania, musieli właściwie od początku wykonywać tę samą pracę. Decyzja o zmianie drogi była jednak słuszna nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Trudno było ryzykować na czekać, aż kogoś ubije tam, więc już lepiej chyba było się przenieść. No i tu widać, że jednak aklimatyzacja wcześniejsza też miała znaczenie na drodze Basków, bo tu w tydzień zrobiliśmy więcej niż tam w miesiąc. Jak zaznacza Krzysztof Wielicki, na żebrze Abruzzi wisi wiele lin poręczowych, które przyspieszają akcję górską. Powyżej dwójki, bo do dwójki to bardzo mało, prawie nie ma, bo tam ktoś powycinał tragarzy z poprzedniej wyprawy, ale tam, gdzie się zaczynają trudności, to są poręczówki, no bo tam już pewnie nie dotarli tragarze. Krzysztof Wielicki zaznacza jednak, że żebro Abruzzi jest równie trudną trasą jak droga Basków. Są odcinki łatwiejsze, są odcinki trudne, jak Kominhausa, jak Czarna Piramida, dojście do dwójki, no jest to odcinek trudniejszy oczywiście. A przede wszystkim jest to droga znana, prawie wszyscy byli na niej latem. Wspinaczkę na drodze Basków utrudniały spadające kamienie. Dwa z nich raniły Adama Bieleckiego i Rafała Fronie. Fronie z powodu złamanej ręki musiał wrócić do Polski. Teraz na starej drodze działają tragarze wysokościowi, którzy znoszą do bazy sprzęt zostawiony tam przez Polaków. Relację przygotował Paweł Pawlica. Dodajmy, że K2 mierzy ponad 8600 metrów i jest drugim co do wielkości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. A Polacy wyjściem na jego wierzchołek chcą zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Przed nami wielkie święto kultury i języka, którym posługuje się ponad 200 milionów ludzi na całym świecie. 1 marca w Polsce startuje Festiwal Frankofonii, a jego program poznała nasza reporterka Ewa Wasącznik. Festiwal Frankofonii to nie tylko Francja, zaznacza dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie Stanislas Pierre. Festiwal teraz pokaże nie tylko francuską kulturę, ale jako wszystkie te frankofonickie kultury, które są bardzo, bardzo bogate.
jest film wszędzie, film, francuski film, belgijski film z Maroka. Jest też jako teatr, są też debaty, a jest literatura francuska, ale nie tylko francuska. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, szczególnie poleca wydarzenia festiwalowe związane z kuchnią, gotowaniem i degustacją. Ja sam jestem wielkim amatorem wszystkiego, co smaczne. W związku z tym chciałbym zarekomendować Święto Smaków, które podczas tego festiwalu będzie prezentowało rozmaite smaki z różnych krajów. Ambasador Francji zachęca, aby to właśnie dzięki smakom krajów frankofońskich, ich bogatej i różnorodnej kulturze, zwrócić uwagę na język francuski. Jego znajomość to przepustka do wielu krajów Europy i Afryki. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o samym uczeniu się języka francuskiego. Wspomnę o tym, że w Warszawie działa Instytut Francuski, ma też swoją delegaturę w Krakowie. Poza tym w Polsce jest 8 ośrodków Alliance Française w różnych miastach. W Warszawie jest liceum René Goscinny, imienia tego słynnego współtwórcy Jakobów Asterixa, gdzie również można uczyć się języka i poznać. Warto to robić chociażby tylko dla świetnych francuskich komedii, zapewnia stypendystka rządu francuskiego Katarzyna Nowak. No, trzeba znać francuski, żeby zrozumieć sens pewnych słów. Jest tam żonglowanie pewnymi słowami, którego się do końca nie da przetłumaczyć na język polski. Korzyści ze znajomości francuskiego są też bardziej praktyczne. To jest też język urzędowy w wielu innych krajach bardzo egzotycznych, w krajach, gdzie jest bardzo duży wzrost gospodarczy w tej chwili, więc pod tym kątem trzeba też to umiejętnie, wydaje mi się, wykorzystać. Festiwal Frankofonii zaczyna się 1 marca m.in. w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Dodajmy, że nasza stacja, czyli Polskie Radio 24, jest patronem medialnym tego festiwalu. Na zegarze prawie 18.30, więc za chwilę informacje dnia, po nich gospodarka dla każdego, ale wcześniej królik w sieci, czyli dowiemy się, co dziś jest tematem numer jeden w internecie. Do usłyszenia za kilka minut. Reklama. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro cukier biały 44% taniej. Złote 39 za kilogram, a przemieszczony jest otwarty WD 1 TB 28% taniej. 179 zł za sztukę. Carrefour. To wszystko. No to dobrze, dziękuję. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Heba Slim. Tak, ale Heba Slim to tabletki nowotrowe. Kochanie, nowotrowe, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Heba Slim przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Heba Slim na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Maja, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch, klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił usługę, która dostarcza do twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIX to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIX we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaix.org.pl. ZAIX od 1918 roku tworzymy i chronimy polską kulturę. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na
na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe i Ladian Direct Plus. Ladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Ladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Ladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24, już prawie 18.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Najpierw były emocje, a później burza oklasków. Górale z Zębu, rodzinnej miejscowości Kamila Stocha, dopingowali polskich skoczków w specjalnej strefie kibica na stoku narciarskim. W dzisiejszym konkursie drużynowym zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu Polacy wywalczyli brąz. Na najwyższym stopniu podium stanęli Norwegowie. Drugie miejsce zdobyli Niemcy. Mamy medal, z tego trzeba się cieszyć. Zyska błędnik, jak się biją, to ktoś się musi wygrać. Musi być pierwszy, musi być drugi, musi być trzeci. Z tego się cieszyć. Mamy tak piękną całą ekipę. Że katolicy się biją, rugają, z tego się biją. Polskim skoczkom narciarskim pogratulował m.in. prezydent Andrzej Duda. Straż pożarna apeluje o niewchodzenie na zamarznięte stawy i rzeki w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Trwa drugi tydzień ferii i amatorów ślizgawek nie brakuje. Temperatura w nocy spada poniżej zera, ale w dzień znacznie wzrasta. Dlatego strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Starszy kapitan Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Lód bardzo często bywa zdradliwy. Jeżeli mam do tego pokrywę śnieżną, bardzo często możemy nie zauważyć przeremla. Jeśli są jakieś dopływy wody, ten lód może być osłabiony. Dlatego też prosimy o skupienie się nad tym, żeby zobaczyć, jak możemy uratować taką osobę, która tonie. Natomiast zwracamy również uwagę, żeby to odbywało się również w sposób bezpieczny. Starszy kapitan Łukasz Szewczyk, dowódca jednostki tymczego śliczy 01. Nigdy nie biegniemy, nie wchodzimy normalnie na stojąco do takiego człowieka. Nigdy nie podajemy ręki takiemu człowiekowi. Zawsze podajemy mu szalik, gałąź, którą znaleźliśmy. Strażacy zwracają też uwagę właścicielom psów, aby w czasie spacerów nie pozwalali wchodzić im na cienki lód. Wyrok 10 lat więzienia usłyszał dziś bezdomny z Łeby. Bogdan G. udusił kolegę, również bezdomnego, z powodu 200 zł. Mężczyźni we wrześniu 2016 roku dorywczo pracowali przy rąbaniu drewna. Kolega nie oddał Bogdanowi G. połowy zarobionych pieniędzy. W lesie w okolicach Łeby doszło do sprzeczki i Bogdan G. udusił mężczyznę. Sąd okręgowy w Słupsku skazał bezdomnego na 10 lat więzienia. Kara jest łagodna, bo zdaniem biegłych psychiatrów Bogdan G. ma wciąż umysł dziecka. Mówi sędzia Aldona Chruściel z Truska. Sąd wziął pod uwagę, że oskarżony w trakcie popełnienia tych czynów miał w świetle opinii biegłych lekarzy, psychiatrów i psychologa ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Niemniej jednak biegli stwierdzili, że mimo poziomu umysłowego był on w stanie zrozumieć, iż duszenie człowieka może prowadzić do pozbawienia życia. Obrońca Bogdana G. nie wykluczył apelacji. Ryzyko zachorowań na raka może być zależne od stężenia arsenu we krwi. To odkrycie szczecińskich naukowców. Wyniki badań opublikowali w ubiegłym miesiącu. Teraz chcą je opatentować. Naukowcy przebadali około 1500 kobiet. Obserwacja trwała ponad 3 lata. Jak się okazało, 1100 z nich, które chorowały na raka, miało podwyższony poziom arsenu w organizmie. Nie zachorowały natomiast kobiety, u których stężenie było mniejsze niż 0,6 mg na litr krwi. Jak dowodzą naukowcy, to czy zachorujemy na nowotwór może zależeć także od tego pierwiastka. Stężenie arsenu może się zmieniać w związku z zanieczyszczeniem powietrza, wody czy gleby, co ma wpływ na jakość produktów spożywczych. Większe stężenie pierwiastka jest m.in. w ryżu, owocach morza czy morskich rybach. Kawę piję, na zmianę jego poziomu w organizmie. No. Joanna Gralka, Radio Szczecin.
Polsce naukowcom pomogą w lądowaniu na Księżycu. Jedzie jedzenie, więc ja nie mogę kawy wypić, bo ja chcę najpierw zjeść. I z Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęli prace, których celem jest pierwsze lądowanie na Fobosie. Badania polskich naukowców są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej. No. Polscy naukowcy muszą przeanalizować i wskazać różne warianty budowy nawierzchni satelity Marsa. To wiedza niezbędna, bo przy lądowaniu kluczowy będzie moment zetknięcia się lądownika z powierzchnią Księżyca. Naukowcy zakładają, że przyspieszenie grawitacyjne na Fobosie jest ponad 1000 razy mniejsze niż na Ziemi. Pole grawitacyjne Fobosa jest niestety bardzo słabe, dlatego też jest bardzo istotne, żeby wylądować bezpiecznie w jednej próbie, natomiast żeby się nie odbił od gruntu Fobosa. Jak tłumaczy dr Katarzyna Cyran z Akademii Górniczo-Hutniczej, lądownik ma pobrać próbki podłoża satelity Marsa. Jak zaznaczają naukowcy, wysyłanie bezzałogowych misji na małe planetoidy będzie w przyszłości służyło rozwojowi górnictwa kosmicznego. Wyobraźmy sobie taką asteroidę całą zbudowaną z platyny. No to myślę, że już byłaby atrakcyjna do tego, żeby ją eksploatować. 7 lat temu Rosjanie podjęli próbę wysłania sondy na większy księżyc Marsa, ale spłonęła ona w atmosferze Ziemi i nie dotarła na miejsce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radio 24 informacje sportowe, przed mikrofonem Rafał Bała. Polscy kibice po raz drugi na igrzyskach w Pjongczangu mogą się cieszyć z medalu naszych sportowców. W sobotę złoto w konkursie indywidualnym na dużej skoczni zdobył Kamil Stoch. Dziś wraz z kolegami dołożył do tego brąz w drużynie. Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Stefan Hula przegrali z Norwegami i Niemcami. Stoch przyznał, że z przebiegu konkursu wynikało, że Polacy są w stanie walczyć o srebro. Trochę mi żal tego, bo no srebro było po prostu w zasięgu. Ale to tak samo można było powiedzieć jak po normalnej skoczni. No. Każdy z nas miał świadomość, o co będziemy dzisiaj walczyć, ale też nie było o tym głośno mowy, bo wiedzieliśmy, na czym się mamy skupić. No i każdy z nas po prostu zrobił to, co do niego należało. Wielki mistrz sprzed lat, a obecnie dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz podkreślał, że skoczkowie stanęli na wysokości zadania. Gratulacje dla chłopaków, gratulacje dla całego sztabu, bo wywiązali się jakby nie tylko z ich obowiązków, ale z tych oczekiwań, które były stawiane i gdzieś tam po średniej skoczni był duży szum, przede wszystkim w Polsce o to, że no, nie tylko o to, że mieliśmy pecha, ale o to, że miało być tyle medali. Gdzieś tam stawiano te cele bardzo wysoko. To pierwszy w historii skoków na igrzyskach drużynowy medal reprezentantów Polski. A w łyżwiarstwie szybkim szans na medale coraz mniej. Te największą straciły dziś Polki w wyścigu drużynowym. Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka zajęły ostatnie miejsce w eliminacjach i nie awansowały do półfinału. Najbardziej doświadczona w naszej ekipie Katarzyna Bachleda-Curuś nie rozumie, co się dziś stało. Byliśmy najmocniejszym punktem w dniu dzisiejszym. Ten bieg drużynowy to jednak jest nasza mocna konkurencja. I faktycznie pierwszy raz, żeśmy się rozpadły. To jest to, co zawsze było naszą silną stroną, że dojeżdżałyśmy ten bieg razem. A dzisiaj się nie udało, dzisiaj się rozpadłyśmy. Ja pękłam na zmianie, więc biorę tą winę na siebie, tak? To jest sport i nic tego na treningach nie zapowiadało, więc no, trzeba się z tym zmierzyć. Dziś na torze łyżwiarskim rozegrano też wyścig sprinterski mężczyzn na 500 metrów. Artur Waś był 13, a zwyciężył Norweg Håvard Lorentzen. Serwis gospodarczy. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych trafił do konsultacji społecznych. PPK mają być jednym ze sposobów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę obok IKE, IKZE i pracowniczych programów emerytalnych. Przedstawiony w ubiegłym tygodniu projekt przewiduje, że do PPK zapisywani będą automatycznie wszyscy pracownicy bez względu na formę zatrudnienia. Będą jednak mogli z programu wypisać się. A dziś rozpoczynają się także konsultacje społeczne dotyczące nowego rozkładu na kolei, który wejdzie w życie w grudniu tego roku. PKP Intercity deklaruje, że wszystkie uwagi i sugestie będą wykorzystywane przez kolejarzy. O szczegółach Aleksander Przoniak. No nareszcie to się będzie działo. Każdy za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika. Znajduje się tam ankieta, nikt nie będzie tego czytał. Podobne na e-mailu. Odbywają się od wielu lat. Kolejarze otrzymują prośby o dodatkowe kursy postoje na dodatkowych stacjach i przystankach, a także na zupełnie nowe trasy. Pojawiają się też uwagi na temat systemu sprzedaży i jego funkcjonalności. Przedstawiają
Przedstawiciele PKP Intercity zapewniają, że postulaty pasażerów są brane pod uwagę łącznie z realizacją nowych połączeń. Formularz będzie dostępny do 26 lutego. Zmiany będą musiały być jeszcze konsultowane z Polskimi Liniami Kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury. A nowy rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 9 grudnia. Lotnisko Chopina w Warszawie będzie rozbudowane. Spółka Polskie Porty Lotnicze chce stworzyć dodatkowe stanowiska dla samolotów dalekodystansowych. O inwestycje zabiega narodowy przewoźnik PLL LOT, który systematycznie poszerza sieć połączeń. Jak mówi rzecznik firmy Adrian Kubicki, usprawniłoby to ruch pasażerski. Wejście na pokład samolotu przez dwa oddzielne rękawy, możliwie szybki boarding, czyli wejście na pokład pasażerów, czy też deboarding, czyli wyjście pasażerów. Jest to do zrobienia naszym zdaniem. Wymaga to oczywiście porozumienia między zarządcą portu Chopina a Ministerstwem Obrony Narodowej, które jest właścicielem płyty postojowej wojskowej. W zeszłym roku polskie linie lotnicze LOT przewiozły prawie 7 milionów pasażerów, a warszawski port w sumie obsłużył ponad 15,5 miliona podróżnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał 5 firm, które sprzedają towary podczas prezentacji i pokazów. Nieuczciwi przedsiębiorcy ukrywali prawdziwy cel spotkań, wykorzystywali sprzeczne z prawem weksle i wprowadzali w błąd co do właściwości produktów. Łączna kwota kar nałożona na firmę wynosi blisko 0,5 miliona złotych. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 18.40 na zegarze, czas więc na przegląd blogosfery. Królik w sieci. A w studiu Marcin Królik, dziś znowu z dystansu. Witamy, czekamy. Witamy. Cóż, rozchodzimy się, drogi Piotrze, to dość przykre. Tak, no dzisiaj wypadałoby się przywitać brązem, choć niestety znów to nie olimpijski sport, ogniskuje uwagę internetu. Krzysztofa Stanowskiego oczywiście nie wliczam. Uwagę internetu w dużej mierze niestety znów skupia reaktywacja polsko-izraelskiego sporu, który wbrew temu, co na swoim blogu przewidywał nie tak dawno Stanisław Michalkiewicz, wydaje się na nowo odżywać. A przy tej okazji mamy na przykład ciekawą lekcję historii, jakiej na portalu SuperExpressu udzielił szef Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor Paweł Śpiewak, według którego książka Hannah Arendt, opisująca między innymi przypadki żydowskiej kolaboracji z Niemcami, jest absolutnie nieprawdziwa. Zresztą powoływanie się na kobietę, która była filozofem i nie zrobiła żadnych badań, no jest w opinii Śpiewaka pewnym nieporozumieniem. Na dodatek profesor uznał, że jest ewidentnie jakiś problem z Mateuszem Morawieckim i jego wypowiedziami. Ujmując zaś rzeczy najgrzeczniej, jest on niezręczny językowo i ma problem z określaniem swoich poglądów. Niejakie zamieszanie wywołała również tajemnicza, jak określiła ją niezależna, wizyta pani ambasador Anny Azari w MSZ-cie. Nie dosyć, że wizyta niezapowiedziana, to jeszcze po kwadransie Azari niemal wybiegła z budynku, raportował na Twitterze Wojciech Mucha. Oczywiście się okazało, że wizyta jednak nie była niezapowiedziana i dotyczyła współpracy Polski z Izraelem na forum ONZ. Z kolei kilkoro innych użytkowników Twittera zwróciło uwagę na ciekawe, przynajmniej ich zdaniem, zbieżności pomiędzy atakującym Morawieckiego za Monachium oświadczeniem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP ze spotkaniem, jakie kilka dni wcześniej zorganizowała zrzeszona w tej organizacji gmina z Krakowa, a było to spotkanie z niekim innym jak Adamem Mazgułą, promująca jego książkę Żołnierz gorszego sortu. Gmina finansowana przez państwo zewnętrzne z konfliktem dyplomatycznym w tle, angażująca się politycznie, skwitowała sprawę jedna z internautek. Nie mniejsze zaskoczenie wywołało dość, no trzeba przyznać, śmiałe wyznanie szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego dla tygodnika Sieci, w którym przyznał on, że w sprawie konfliktu dyplomatycznego z Izraelem rządzących zawiódł instynkt, a jakby i tego nie było dość, Kukiz 15 stale parł do zaostrzenia przepisów dotyczących Ukrainy, nie godząc się na żadne złagodzenie sformułowań. Takie diktum nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Sam dawca nazwy określił na Twitterze wywód Terleckiego mianem godnego marszałka Stalina. Przerzucanie winy na kukizowców to żenada, uznał z kolei ksiądz Tadeusz Isakowicz.
Zaleskim. Nawiasem mówiąc, Terleckiemu dostało się też na ćwierkaczu z zupełnie innej flanki, a mianowicie od Jarosława Gowina, który nie wprost, ale wystarczająco wymownie zarzucił mu rozbijanie prawicy. Chodzi tutaj najprawdopodobniej o skrytykowanie w rzeczonym wywiadzie przez Ryszarda Terleckiego tak zwanej konstytucji dla nauki. W ciągu 2 tygodni ustawa umożliwiająca odebranie stopni generalskich m.in. generałowi Jaruzelskiemu oraz Kiszczakowi trafi na Radę Ministrów, ogłosił dzisiaj na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zło i zdradę trzeba nazwać po imieniu, dodał Dworczyk. To tylko symbol, ale jakże ważny, ocenił tę deklarację dziennikarz Onetu Andrzej Gajcy. Państwo przez tyle lat nie było w stanie Jaruzelskiego i Kiszczaka osadzić za ich czyny. To choć tyle, dodał Gajcy. Nawiązując zaś ponownie do kwestii ukraińskiej, zwróćmy uwagę na materiał z portalu kresy.pl o nielegalnym pomniku ku czci UPA, jaki miał powstać we wsi Koniusza na Podkarpaciu. O całej sprawie kilka dni temu poinformował za pośrednictwem Facebooka historyk oraz były europoseł Andrzej Zapałowski. Co więcej, jak podkreślał Zapałowski w swoim poście, cytowanym przez kresy.pl, nie był to pierwszy tego typu incydent w Koniuszy. Próby upamiętniania UPA były podejmowane tam już, proszę sobie wyobrazić, w 2000 roku. Większość portali podała dziś też mocno niepokojącą informację o mieszkańcu Warmii, który najprawdopodobniej przygotowywał zamach na prezydenta oraz parlament. Jak pisze m.in. wprost.pl, ABW znalazła u Wojciecha K. prawie 300 kg substancji wybuchowych oraz 25 sztuk broni palnej wraz z amunicją. K. miał gromadzić ów arsenał przez ostatnie 3 lata, no co, jak zwrócili uwagę niektórzy internauci, świadczyłoby, że jego terrorystyczne zamiary nie były zwrócone ku temu konkretnemu rządowi, ale prawdopodobnie przeciwko władzy jako takiej. Był już KOT, byli obywatele RP, teraz będzie OSA, czy może raczej OSYWA, czyli obywatele solidarni w akcji. Nowy byt na opozycyjnej scenie politycznej zamierza dołożyć swoją cegiełkę do rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. No jest niestety fundamentalna przeszkoda, a mianowicie brak syreny strażackiej. Od czegoż jest jednak sieć? Prężnie ruszyła internetowa zrzutka. Osiarze deklarują, że chcą tą syreną udowodnić pełniącemu obowiązki wojewody mazowieckiego pisowskiemu politrukowi, że syreny działają również w inne dni niż tylko 1 sierpnia. Działają też czasami wtedy, kiedy są pożary. No cóż, są podejrzenia, że mogli pobierać kursy dyplomacji u Bronisława Komorowskiego, który to dziś w Białymstoku podczas inauguracji Festiwalu Dyplomatycznego dość dokładnie wyłożył swoją doktrynę w tym zakresie, co oczywiście nie umknęło internautom. W niektórych kwestiach, jak orzekł nasz władca szogunów, nie można być po prostu nosorożcem. Ta wypowiedź prezydenta byłego odnosiła się oczywiście do premiera Morawieckiego, a ponieważ internet nie zapomina, przeto wynaleziono film z szogunem właśnie. No i to byłoby mniej więcej tyle na dziś. Skoro odkrywamy w sobie zwierzęta, to nie odkrywajmy nosorożców na pewno. Dziękuję bardzo, do jutra. Mówił Marcin Królik, który wróci jutro o stałej porze. Dziękujemy za dzisiaj. To Polskie Radio 24 na zegarze 18:46. Gospodarka dla każdego. Sylwia Zadrożna zaprasza, ma ze mną gość Grzegorz Błachnio z Euler Hermes. Dzień dobry. Dzień dobry. 82 przypadki niewypłacalności przedsiębiorstw mieliśmy w styczniu bieżącego roku. To dane oficjalne publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jak ocenić ten początek roku? Dlatego, że niestety widać, że niewypłacalności rosną. Prawdę mówiąc, sami byliśmy zaskoczeni skalą. Rok do roku wzrosło 19%, ponieważ już w roku ubiegłym, w 2017, mieliśmy do czynienia z dosyć dużym dwucyfrowym tempem wzrostu liczby niewypłacalności, stąd ten efekt statystyczny, baza jakby była w ubiegłym roku dosyć wysoka i nikt się nie spodziewał, że w tym roku ten trend będzie miał jednak nadal taką dynamikę. Wydaje się, że głównym winowajcą w tej chwili są rosnące koszty pracy, czyli presja cenowa ze strony pracowników, no a wiele firm z różnych sektorów, czy to handlu, czy produkcji, czy usług, jakby na tym bazuje. No właśnie, kto ma obecnie najtrudniej, jeśli popatrzymy już szczegółowo na branżę? Łatwiej będzie odpowiedzieć z drugiej strony, czyli kto w tej chwili jakby
ma się stosunkowo dobrze, tak bym powiedział. Stosunkowo dobrze w tej chwili jest w budownictwie, czyli nie jest może tak, że nie ma tam żadnych niewypłacalności i problemów, bo jak wiemy, te inwestycje ruszają z różnym tempem i ten proces jest w Polsce dosyć długi i powolny i wiele z nich jest w tej chwili raczej w fazie przygotowywania niż już realizacji, więc ten strumień gotówki na rynek jeszcze nie płynie tak szeroko, jak mógłby, ale widać efekty, to znaczy przynajmniej rok do roku tych niewypłacalności w budownictwie nie jest już więcej. Natomiast w innych branżach ta liczba znacząco, można powiedzieć, nawet skokowo wzrosła, zwłaszcza w handlu, w hurcie, ale także w produkcji i w usługach. Tam również wzrosty są duże, bo ponad 20%. Sektor usług i produkcji odpowiada za ponad połowę tych przypadków niewypłacalności odnotowanych w styczniu tego roku. Tak, także dlatego, że w tych branżach działa najwięcej przedsiębiorstw, firm usługowych i produkcyjnych mamy w Polsce najwięcej, ale można powiedzieć, że taką przyczyną jest to, że wiele firm, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, no, przez lata bazowało głównie na tych niskich kosztach pracy. I w tej chwili, gdy ta ich główna przewaga konkurencyjna zmieniła się, nie tylko koszty pracy wzrosły, ale także no, po prostu trudno jest zdobyć pracowników, te firmy raczej nie są w stanie konkurować z dużymi firmami, które mają lepsze perspektywy rozwoju, awansów, szkoleń dla pracowników, lepsze mają źródła finansowania. W związku z tym małe firmy tracą dystans do tych większych przedsiębiorstw i można powiedzieć, że to jest dobry moment na różnego rodzaju innowacje. I nie tylko automatyzację procesów, ale innowacje produktowe, procesowe. Ale tak się może wydać tylko komuś, kto jakby no, nie siedzi, nie jest blisko biznesu, ponieważ w tej chwili, gdy są już problemy z płynnością, a firmy te często nie mają odpowiednich rezerw kapitałowych, za trudno jest, żeby w tak krótkim okresie wprowadzić takie innowacje. To już jest za późno po prostu. I te firmy, nie mając poduszki finansowej, z drugiej strony ponoszą coraz wyższe koszty pracownicze, no po prostu tracą płynność i znikają z rynku. Nie są w stanie w tak krótkim okresie przestawić swojej działalności na jakieś nowe procesy, zmienić profil działalności, dostosować go do rosnących kosztów pracy. I żeby jeszcze uzupełnić o geografię przypadków niewypłacalności firm w Polsce, to musimy dodać, że najwięcej jest ich na Mazowszu i na Śląsku, ale to też chyba nie dziwi, bo tam mamy najwięcej firm. Tak, na Mazowszu i na Śląsku, ale trzeba powiedzieć, co jest ciekawe. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z taką rosnącą rok do roku liczbą niewypłacalności w województwach Polski północnej i północno-zachodniej. W tej chwili są to raczej województwa centralne i można powiedzieć też południowe, oprócz Małopolski, gdzie liczba niewypłacalności spadła. Ale jeśli spojrzymy na to w dłuższej perspektywie, nie rok do roku, ale na przestrzeni 2-3 lat, trzeba powiedzieć, że wyrównują się po prostu trendy i generalnie właśnie w okresie 3-letnim ta liczba niewypłacalności w poszczególnych województwach zmienia się w podobny sposób. Rośnie lub spada, tak jak trend krajowy, te po prostu trendy lokalne wyrównują się. Jedynym wyjątkiem w tej chwili od tego jest Mazowsze, gdzie już drugi rok z rzędu rośnie ta liczba niewypłacalności. O ile na Śląsku w ubiegłym roku ta liczba jeszcze nie była duża, była podobna, albo nawet w pewnych okresach spadała. Podobnie było na Dolnym Śląsku, więc w tej chwili jest odbicie, więc ona rośnie w stosunku do niskiej bazy rok temu. Na Mazowszu w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z dużymi wzrostami i nadal one mają to miejsce. Mówiliśmy też o tych kłopotach właśnie firm produkcyjnych. Czy są to firmy działające tu na krajowym rynku, czy także eksporterzy? W tej chwili można powiedzieć profil firm produkcyjnych, tych, które mają kłopoty z wypłacalnością, to są raczej firmy skupione na rynku krajowym. Nie są częste przypadki niewypłacalności firm eksportujących i jakby opierających swoją działalność na rynkach zagranicznych. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 3-4 lata temu, wtedy pewne spowolnienie w strefie euro i w gospodarce niemieckiej od razu odbiło się na przemyśle maszynowym, części motoryzacyjnych i branżach pokrewnych. W tej chwili czegoś takiego nie obserwujemy, jest to raczej rynek krajowy, z tym, że to może być pewne zaskoczenie, gro 40% niewypłacalności firm produkcyjnych dotyka firm dostarczających na rynek budowlany, czyli są to producenci materiałów budowlanych. Wydawałoby się, że nie powinni mieć problemów, bo branża budowlana rośnie, a mimo wszystko cały czas jeszcze ciągnie jakby w dół producentów. Jaki zatem może być cały rok, patrząc na te dane za styczeń? Spodziewamy się, że wobec cały czas bardzo niskiego bezrobocia i tej obecnej ciągle presji płacowej, rosnących płac,
przyczyna, jaką właśnie jest rosnące koszty pracownicze, nadal będzie oddziaływać na wiele przedsiębiorstw i usługowych, i produkcyjnych. Natomiast do tego w drugiej połowie roku może dojść, no niepewny jeszcze dla bardzo wielu firm, wpływ podzielonej płatności. Oczywiście według wszystkich zapewnień legislatora nie powinno być to problemem dla firm, ale wiemy, że jednak będzie i utrudnienia administracyjne, ale pewnego rodzaju wyrwa w płatnościach dla mikrofirm, tak samo jak chociażby odwrócony podatek VAT w budownictwie, też jest problemem dla małych przedsiębiorstw. Grzegorz Błachnios, Euler Hermes, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. A więcej wiadomości jak zwykle w naszym serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Popołudnie w Polskim Radiu 24. 6 minut brakuje do 19. Od dzisiaj w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. To za sprawą tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a o tym, gdzie i jak szukać tej pomocy, Tomasz Zielenkiewicz. Sądy, komendy policji, prawnicze samorządy zawodowe i wiele organizacji pozarządowych. Przez najbliższy tydzień właśnie te jednostki będą udzielać pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Akcję koordynuje resort sprawiedliwości, mówi Jan Kantak, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości. Taka akcja już trwa od 2003 roku. Na mocy ustawy został ustanowiony taki dzień pomocy pokrzywdzonym i na podstawie tego stworzono właśnie tydzień udzielania pomocy, przede wszystkim prawnej, ale też pomocy psychologicznej. Taka pomoc jest udzielana nie tylko w ministerstwie, bo także będzie w ministerstwie udzielana pomoc prawna, ale także w jednostkach prokuratury, w sądach, na komendach policji. Także staramy się, żeby to było jak najszersze grono podmiotów, które będą taką pomoc udzielały, żeby dostęp był łatwy i dla każdego dostępny. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem to też okazja, by zmienić wizerunek tych instytucji, których wiele osób może po ludzku się obawiać. Tymczasem właśnie tam można znaleźć pomoc. Chcemy pokazać, że wymiar sprawiedliwości to jest nie tylko wymierzanie tej sprawiedliwości przestępcom, którzy dokonują często okrutnych przestępstw. Przede wszystkim chcemy pokazać, że państwo stoi po stronie tych słabszych osób, które są pokrzywdzone tymi przestępstwami. Chcemy odmienić trochę optykę patrzenia na państwo jako państwo, które chce pomóc swoim obywatelom i wyjść naprzeciw im oczekiwaniom, im potrzebom. Właśnie dlatego taki tydzień pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, zaangażowanych jest wiele instytucji, które mają tę pomoc przybliżać. I oczywiście taka akcja skoordynowana podczas jednego tygodnia ma to wzmocnić, spotęgować, też medialnie oczywiście, żeby taka informacja trafiła do jak największej liczby osób, które były pokrzywdzone i które mogły się obawiać zgłoszenia tego typu przestępstwa, którego padły ofiarom. Bardzo często niestety ofiary przestępstw nie chcą o tych przestępstwach mówić z różnych względów, czy względów ekonomicznych, czy ze względów psychologicznych, bo no niestety niektóre te okrutne przestępstwa pozostawiają piętno na psychice, ale też boimy się o tym powiedzieć. O miejscach, gdzie możemy szukać pomocy, najlepiej dowiadywać się na swoim terenie. Punkt pomocy dla poszkodowanych będzie uruchomiony też w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 11. Przypomnijmy, porad w tym tygodniu w wielu miejscach w Polsce udzielać będą m.in. prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy czy kuratorzy sądowi. O szczegółach tygodnia pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem Tomasz Zielenkiewicz, nasz reporter. Wszystkie szczegóły znajdziemy także na stronie polskieradio.pl. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla państwa w popołudniu. Marta Szymczyk-Humkro, Agnieszka Hejne i Piotr Wąż, dziękujemy za dzisiaj. Za chwilę informacje dnia o 19, a potem Łukasz Sobolewski i wieczór w Polskim Radiu 24. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Reklama. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Vokaler w sprayu z wygodnym aplikatorem. Vokaler spray. Na chrypę i suchość w gardle. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł.
Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Dentusa? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Dentusa pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Dentusa łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Po reklamie.